Pan Ewa Grabek, później pan Marek Kuchmańczyk. Przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado, szanowni goście. Proszę państwa, ja też słyszę o tym, co powiedział pan Kardasz. Są takie zamierzenia, jakieś rozmowy chyba trwają, czy zaczynają trwać w sprawie łączenia oddziałów w naszym szpitalu. Sytuacja naszego szpitala jest trudna od wielu, wielu lat. Nie od dziś. Ja uważam, że po prostu należy wykonać jakieś działania w szpitalu, aby można było normalnie funkcjonować, aby nasi pacjenci mogli czuć się zadowoleni i leczyć się tutaj na miejscu w szpitalu. Muszę powiedzieć więcej, że gro samorządów po prostu zabiega o to. Zabiega o to, czy miejsc, czy też powiat. No pod miasto szpital nie podlega, rozumiem. Ale panie burmistrzu, czy pan w swojej kadencji dołożył chociaż złotówkę do tego szpitala? Nie mam takie pytanie. Pan burmistrz Zwoliński swojego czasu dołożył ponad 100 tysięcy do zakupu tomografu komputerowego. Rada, tak, ale za kadencji pana burmistrza Zwolińskiego. Następna sprawa, umorzył podatek od nieruchomości również. Także ja powiem tak, ja boleję nad tym szpitalem. I w tej chwili się zastanawiam, co dalej będzie z tym szpitalem. Bo jeżeli nawet dojdzie do łączenia oddziałów, ja nie wiem, czy... Bo w tej chwili mówi się o połączeniu oddziału internistycznego z oddziałem płucnym. Czy dostaniemy na przyszły rok te fundusze Narodowego Funduszu Zdrowia na oddział płucny? Oddział płucny w tej chwili się bilansuje, także to są zabiegi takie dosyć trudne. Trudne dla całego szpitala i dla naszych mieszkańców, bo będą wtedy musieli korzystać z usług Lublina, jeżeli u nas cokolwiek zostanie zamknięte. Został wcześniej kiedyś zamknięty oddział okulistyczny, oddział laryngologiczny i już nigdy się ten oddział nie odnowił, nie powstał. W tej chwili mieszkańcy muszą leczyć się, jeżeli chodzi o szpital, o pobyt szpitalny na oddziale okulistycznym w Lublinie, czy też oddziale laryngologicznym również w Lublinie. Także uważam, że samorządy naprawdę inne dbają o szpitale. Radzyń na przykład dba o swój szpital. Obawiam się jednego, czy Lublin po prostu nie wchłonie nas. Czy u nas nie zostanie tylko podstawowa opieka. Naprawdę należy podjąć rozmowy, podjąć debatę w sprawie szpitala, rozmawiać ze sobą, miasto, zarówno z powiatem, żeby najrozsądniejsze podjąć działania. Najrozsądniejsze. Wielu wcześniej było dyrektorów tego szpitala, jeszcze za rządów PiS-u. Pamiętam, 4 ekipy się rządzących dyrektorów zmieniały. Proszę państwa, tak naprawdę to ten szpital, no nie ma szczęścia, powiem tak, nie ma szczęścia. Ja wiem, że w Polsce szpitale borykają się z trudnościami finansowymi, ale u nas uważam, że też nie jest dobrze i obawiam się, żeby nie stało się tak, że będziemy tylko i wyłącznie podstawową opieką. I wtedy zostanie nam tylko Lublin. I pacjenci z tego powodu nie będą zadowoleni. Dlatego należy podjąć rozmowy, należy podjąć działania w tej kwestii i wybrać najrozsądniejszą drogę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.